Hejka wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jest to pierwszy vlogmas. Naprawdę nie mogłam się doczekać, aż w końcu będę mogła nagrywać dla was te vlogmasy. I nie mam dzisiaj żadnych takich za bardzo planów, co będę robić. Na pewno miała do mnie przyjechać Amelka, ale nie wiem, czy przyjedzie dzisiaj, czy jutro i zostanie na pewno do piątku. Więc będziemy nagrywać po prostu z Amelką. Ale na razie otworzyłam kalendarze i po prostu jak będę coś wiedziała, co będę dzisiaj robić, to po prostu wam powiem i zabiorę was ze sobą, więc zapraszam do oglądania. Otwieram ten kalendarz, to włączyłam zwolnione tempo i nic byście mnie nie słyszeli, więc wstawię to po prostu zamiast tamtego, wstawię wam to, co teraz wam mówię, więc mówiłam coś tam w tym stylu, że raczej nikt tego kalendarza was się nie spodziewał, sama nie myślałam, że go kupię. Ale tak, jest to kalendarz z Sephory. On kosztował 500 i teraz wam pokażę po prostu, co w nim było, bo tamtego wam nie wstawię. Ogólnie, że tak wyszło, ale to jest to. To było takie serum, coś w tym stylu na nawilżanie twarzy. Coś takiego było tam napisane. Kolejny kalendarz, który nawet mi się nie mieści w kadrze, ale to jest jedyneczka. Ja ogólnie pytałam was o niego na Instagramie i wy wybraliście, żebym kupiła z The Body Shop, czy tam Bath & Body Works. Ja naprawdę się mylę w tych ich nazwach i nie pamiętam. Ale mówiliście mi, żebym kupiła tamten. Ale niestety się was nie posłuchałam. Obejrzałam ten z The Body Shop, czy tam... Dobra, nieważne. I no, obejrzałam go i mnie niczym nie zachęcił tak naprawdę. Tam nic nie było i ten był o wiele lepszy. Także tak, tutaj mam taką świeczkę. Czekajcie, ja powącham. Tak. Powiem wam szczerze, że nie pachnie za ładnie. Tak trochę męsko i tak... Tak jakoś, nie wiem, tak jakoś dziwnie, ale dobra, może być. Będę miała do nowego pokoju, żeby sobie postawić, bo tu są chyba trzy, to sobie tak postawię je gdzieś. I idziemy dalej. Warto, jak już zaczynamy kosmetykami, to otworzymy teraz kalendarz z Douglasa. Tylko najpierw tu muszę poszukać jeden... A, tu jest jedyneczka. Czekajcie, bo tak mi też jest trudno jedną ręką. I mam ten krem. O Jezus. I powiem że wam szczerze, że ja go kiedyś miałam i on dobrze nawilża twarz, tylko że nie wiem, czy on jest tak energetyzujący produkt pielęgnacyjny do twarzy. On naprawdę dobrze nawilża twarz i jest taka gładka po tym, więc ja to naprawdę lubię. I idziemy teraz do takich niekosmetycznych. Dobra, otworzymy teraz kalendarz Skindera. Ja sobie przed nagrywaniem będę tutaj trochę tak odtegacać to, bo wtedy jest łatwiej otwierać. Jeszcze jak ja jedną ręką, także tutaj mamy Kinder niespodziankę. Teraz mamy kalendarz z Linda. Ja nigdy w żadnym roku nie miałam kalendarza z Linda. Nigdy się naprawdę do niego nie skusiłam i w tym roku postanowiłam, że kupię. I w pierwszym okienku... Dobrze, ja otworzyłam? Tak, w pierwszym okienku, dobrze. I w pierwszym okienku jest taki misio. Słodziutki taki. Fajny. Więc idziemy dalej. Kolejny kalendarz, który kupiłam na spontanie razem z tym. I tutaj ogólnie mi się otworzyło trochę 22, ale to nieważne. Najpierw muszę znaleźć jedynkę, która jest... Czekajcie, kurde. Czy jestem ślepa? Czy ja tu jedynki nie widzę? A dobra, mam jedynkę, dobra. To jest kalendarz z... Jezu, jeszcze szóstkę otworzyłam przy tym. To jest kalendarz z fasolkami. O Jezus, Marek, to się trudno otwiera. Tu są takie fasolki. Wiecie, kilka takich w tym. I ja nie mam pojęcia, jaki to jest smak, więc muszę zobaczyć. Wydaje mi się, że to jest ta Toasted Marshmallow i no... Później to wypróbuję. To jest kalendarz, z którego jestem najmniej zadowolona, bo to jest kalendarz z KitKata. Ale dlatego jestem mniej zadowolona, ponieważ są tylko trzy takie smaki. I to są trzy smaki, których nienawidzę z KitKata, naprawdę. I ja jak zamawiam ten kalendarz, to nie było widać, jakie tam są smaki. I jestem naprawdę rozczarowana tym, bo trzy najgorsze smaki tu są, a ja naprawdę ich nie lubię, więc ja nie wiem, będę musiała komuś po prostu dać to. Poczekajcie, bo jeszcze mi się... I to jest jeszcze takie małe główienko. Ale w sumie czego się spodziewać, bo chyba 30 ileś złotych.
więc no. Zostało zostanie dwa kalendarze, ale te kalendarze nie są dla mnie, tylko dla koteczka. I tutaj mamy jedynkę, więc otworzę. To jest coś w tym stylu takich przysmaków, czy coś. To jest coś takiego. A to nie czuć przez ten, więc ja nawet nie wiem, jaki to jest smak, czy coś w tym stylu. Tutaj jest coś napisane w ogóle? Nie ma tu nic napisane, ale no, coś takiego. Kalendarz dla kotka to jest taki z Aldika. I ten kupiłam naprawdę tanio, bo za 20 zł. Ale skład tych tych przekąsek jest naprawdę dobry, więc no. Nawet mi się wydaje, że lepszy niż tamten, a tamten kosztował 40 zł. I teraz muszę szukać jedynki. I znowu, o, mam, dobra. To jest coś takiego. I niby to wygląda dziwnie. Boże, jakieś glizdy, fuj, Jezus. Okropnie to wygląda, dobra. Będę musiała to później sprawdzić i w ogóle. Bo wiecie, nie dam tego kotku, jak to będzie coś, wiecie, no. Ale ja to dobrze sprawdzę skład, opinię i w ogóle i wtedy, no. I ogólnie o tym pokoju, co wam mówiłam, że będę miała tą świeczkę do nowego pokoju, to tak przeprowadzamy się. Widzowie na Instagramie już wiedzą, bo pisałam na Instagramie już. I będziecie mieli jakoś za miesiąc. Mi się wydaje, że już wszystko będzie gotowe, bo na razie jesteśmy w trakcie remontowania. I będziecie mieli room tour, jak już wszystko będzie gotowe, więc możecie czekać i no. Tak jak mówiłam, dzisiaj albo jutro przyjeżdża do mnie Amelka, jeszcze dokładnie nie wiem, więc później wam powiem. Ale będzie Amelka u nas do piątku albo do soboty, bo tata Amelki będzie nam pomagał, wiecie, w remontowaniu, a ja będę tutaj z dziewczynami siedzieć. Wiecie, w tym starym mieszkaniu, więc będziemy coś na pewno nagrywać, może pójdę z nimi na plac, jak będzie ładna pogoda, więc no coś tam wam na pewno ponagrywamy. Wracam do was, bo ogólnie jestem głupia, zapomniałam go otworzyć innego kalendarza, takiego naprawdę najważniejszego, bo od mojej mamy. I to jest kalendarz ten z woskami i z lakierami, to jest taki pomieszany, bo ogólnie to jest w takim... Widzę, nie wiem, jak wam go pokażę, pudełku o z tego, z Kika, co nie? I on leżał tutaj przy toaletce i dlatego ja o nim zapomniałam, bo on nie leżał tam, gdzie wszystkie moje kalendarze, tylko tam, gdzie właśnie ta moja toaletka, więc przepraszam was bardzo, ale teraz wam nagram, jak go otwieram. Tak więc on tu jest po kolei, więc po prostu mogę wziąć to pudełko i je otworzyć. Tu mam wosk. Ogólnie to pomieszane jest kilka wosków i kilka lakierów, ale chyba więcej jest wosków i świeczek. I wosk jest taki. I pachnie. A pachnie naprawdę ładnie. Nie wiem, jaki to jest zapach tak naprawdę. Taki trochę morza, czy coś w tym stylu. Właśnie tutaj, tak jak jest takiej wody, czy coś, ale naprawdę ładnie pachnie. Ja sobie ogólnie jajecznicę i pewnie będę oglądać TikToki albo YouTube'a. I na razie w sumie sobie tylko leżę i nic nie robię, więc nie mam co nagrywać i później się pewnie do was odezwę. Amelka raczej przyjedzie dopiero jutro, więc trochę lipa, ale no, postaram się dzisiaj coś dla was zorganizować. Ogólnie to ja sobie leżę teraz w kocyku i w kołdrze, bo jest mi strasznie zimno i chciałam wam powiedzieć, że jutro jadę po nowy telefon do Warszawy, więc będzie ciekawie. I nie wiem, czy wam powiedzieć, może wam nie będę mówić, jaki to jest telefon. W sumie dużo osób może się domyślać, bo ja pisałam na Instagramie czasami, że jak ten mi się już trochę, no, jak po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, ale że no, nowy telefon będę kupować i pokazywałam jaki, więc połowa osób może wiedzieć. Ten telefon bierze chyba moja mama? Tak, bo on jest w sumie naprawdę całkiem nowy, bo on dopiero był w naprawie, więc... tak, ale ja się zdecydowałam, połowę tak naprawdę sama nazbierałam, bo to, co miało być na koncert Kuby, to niestety będzie na telefon, ponieważ koncertu nie będzie przez koronawirusa, więc mam nadzieję, że w następnym roku się po prostu uda, bo naprawdę chciałam, żeby ten koncert był i tak naprawdę na cały ten telefon w sumie nazbierałam.
Ze względu na to, że nagrywam na Snapie, to wyłączył mi się no, nagranie, bo miałam limit już. I chciałam powiedzieć, że do tego telefonu trochę dokłada mi się tata. Więc no, bardzo się cieszę ogólnie i w sumie, dobra, powiem wam, jaki to jest telefon, bo w sumie to nie jest jakiś taki nadzwyczajny telefon, bo to jest po prostu iPhone 11 fioletowy. I to jest o dwa modele chyba lepszy niż ten mój, więc ogólnie mogłam kupić 11 Pro i po prostu jeszcze więcej nazbierać, ale nie podoba mi się 11 Pro, bo chciałam z dwoma kamerkami, a nie z trzema, bo ten z trzema mi się tak no, średnio podoba. A poza tym chciałam fioletowy, bo on jest mega śliczny i no, w sumie zawsze chciałam mieć telefon jakiś taki inny kolor, a nie czarny albo biały, bo teraz mam czarny ten XR, więc naprawdę mega się cieszę. Ja się właśnie ubrałam, jest godzina 16:30 i jakoś o 17:30 wychodzę. Będę szła z koleżanką do galerii i będziemy ogólnie patrzeć jakieś rzeczy, więc raczej wam coś nagram i no, widzimy się później. Jesteśmy teraz w galerii i idę teraz do Pepku i do Rossmana, więc wam coś nagram. No i właśnie chcę sobie takie skarpetki kupić, albo te. Wróciłam już z galerii i pokażę wam teraz, co kupiłam. Kupiłam trzy rzeczy, więc kupiłam taką maskę na włosy i jakąś mgiełkę. Tam, to jest coś takiego do rozczesywania włosów. I taką czarną maskę peel-off. Właśnie chciałam taką większą niż te jednorazowe. Użyłam sobie tą maskę, tak to wygląda i my teraz czekamy na pizzę, więc później się do was odezwę. Ogólnie to co do tego, co mówiłam wcześniej, że przyjeżdżę do metro Amelka, to jednak jedę do Amelki. Nie wiem, czy będziemy przyjeżdżać tutaj do mnie, czy będziemy siedzieć u Amelki. To się zobaczy dopiero jutro i jadę też po ten telefon, więc jutro się szykuję w miarę fajny vlogmas i wydaje mi się, że dzisiaj będę już kończyć, bo jest godzina 20:45, jutro muszę wstać o 7 rano, żeby jechać rano do Warszawy. I tak jeszcze nie będę szła spać, bo na razie czekam, aż rodzice wrócą do domu, więc no. Ale już mi się wydaje, że nic ciekawego dzisiaj nie będę robić, więc po prostu skończę tego vlogmasa i idę go przerobić i może dzisiaj jeszcze go zdążę wstawić. Więc jeśli wam się ten vlogmas podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i zapraszam na kolejne vlogmasy już jutro. Pa!